17, jeśli można, to bardzo prosimy, abyśmy zaczęli spotkanie. Dzisiaj się spotkamy przy ulicy Wiejskiej Szkole Podstawowej numer 12. Tradycyjnie zresztą, bo co roku się spotykam w tej szkole. Ja osobiście zbudowany jestem frekwencją, bo te dwa spotkania, które już mam za sobą, naprawdę pokazują, że mieszkańcy Włocławka bardzo się interesują tym, co robimy i także naszymi zamierzeniami na przyszłość. Podpowiadają wiele rozwiązań, mają też wiele pytań, także i wątpliwości, dlatego te spotkania są taką dobrą okazją do tego, żeby też te wątpliwości rozwiać i pokazać, jakie my mamy plany i te plany po prostu też skorygować, jeśli załóżmy mieszkańcy mają też inne spojrzenie na niektóre sprawy. Jest to też możliwość załatwienia wielu takich problemów, spraw formalnych, bo oprócz tego, że są ze mną moi zastępcy, to także są przedstawiciele urzędu, różnych jednostek miejskich, spółek miejskich, także jest to okazja do nie tylko wymiany doświadczeń, ale także i rozwiązania wielu spraw. No właśnie, do tej pory była to również okazja do tego, żeby bezpośrednio mieszkaniec prezydentowi zadał pytanie, z jakimi problemami mieszkańcy najczęściej się borykają? No proszę Państwa, no to są problemy różne oczywiście. Na Śródmieściu takim największym problemem jest oczywiście stan powiedzmy samego Śródmieścia. Chodzi mi tutaj o rewitalizację, dlatego też na Śródmieściu bardzo dużo mówiliśmy o rewitalizacji i wiele pytań właśnie było związanych właśnie z tym procesem. Też były pytania o mieszkalnictwo, budownictwo mieszkalne, o zasoby komunalne, o wprost też pytania o mieszkania. Także no, te problemy przede wszystkim dominowały. No i oczywiście pytania też o inwestycje, które lokujemy na poszczególnych osiedlach. To mieszkańców bardzo interesuje. Dzisiaj południe, czyli koncentrujemy się na tym, co zostało zrobione i co będzie zrobione. Co zostało zrobione i co będzie zrobione, także zawsze prezentujemy to, co nam się udało dla osiedla południe zrobić, ale też omawiam budżet obywatelski, bo to jest taki ciekawy instrument, do którego zawsze mieszkańców namawiam, tym bardziej, że jesteśmy w przeddzień takich troszeczkę zmian regulaminowych, bo chciałbym wprowadzić kilka nowości i dlatego też pytam mieszkańców o zdanie, czy te nasze koncepcje się im podobają.